Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy sobie powiedzieć o twórczej odwadze. Jeżeli twórcza, to to nie może pochodzić od człowieka, który ma zniewolony umysł, który jest nie wiem, poprawny politycznie i bezrefleksyjnie przyjmuje wszystko, co mu podają. Twórczość wymaga samodzielnego myślenia, więc nie tam nie jakaś moda narzucana. I twórczość zawiera w sobie pewien element oryginalności, pewny kawałek autorstwa, tak? Człowiek twórczy musi dawać coś z siebie. Jeśli chodzi o odwagę, to skojarzenia są bardzo różne i potocznie używane słownictwo, bardzo rozbieżne jest w interpretacjach. Od jakiejś takiej brawury bezmyślnej dla popisania się, zupełnie bezsensownej, nie dla żadnych wartości. Nie o tym będę chciał powiedzieć, Aż do takiej odwagi prawdziwego pochylenia się nad wartościami, odwagi w obronie wartości cichej, niezauważalnej, z gotowością poświęcenia siebie, poświęcenia narażenia zdrowia, nawet życia, gdy trzeba. Oczywiście, odwaga ta z narażeniem życia może być tylko w obronie prawdziwych wartości. Jak mówię prawdziwe wartości, to mi się odkazać Bóg honor ojczyzna. Prawda? Tak, to są te wartości, dla których można oddawać życie, dla których trzeba czasem być może oddać życie. Ja bym do tych wartości jeszcze dołączył rodzina. Bo dla mnie osobiście jest to bardzo bliskie, ale też jak wiemy, z tego, co nam powiedział Jan Paweł II, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę i nie będzie ludzkości, nie będzie kościoła, zaglinia się od wartości, gdyby zniszczono nam. Rodzinę. Jeżeli myślę o twórczej odwadze, to myślę, że musi być o odwaga rozumna i wolna. Są dwa przymioty twórcze człowieka. Rozum to nie tylko umiejętność wyciągania wniosków, logicznego konstruowania myśli i wypracania przyczyn, skutków. Rozum domaga się właściwej bazy danych. I tutaj jest wielka trudność, dlatego że to, co wiemy, to, co dowiadujemy się ze świata, jest często ze sobą sprzeczne. Na każdy temat możemy znaleźć w internecie zupełnie sprzeczne opinie zupełnie poważnych naukowców, więc ta, ten element twórczej analizy również własnej jest konieczny. Rozum musi być oparty o dobrą, prawidłową, właściwą, przeselekcjonowaną własnym krytycyzmem wiedzę. Natomiast wolność to jest przede wszystkim wolność osobista. Człowiek, który nie posiada wolności osobistej, który nie włada sobą, nie może być twórczo odważny, ponieważ zwykły strach go sparaliżuje, zwykłe ograniczenia te czysto ludzkie, tak? Więc wolność do wolności jest zdolny tylko ten, który no, posiada w pełni siebie. Tak jak się jest Dezintegrowani. Mamy się poskładać, mamy się zintegrować po to, żeby w każdej sytuacji życiowej móc odrzucić zło, które rozpoznaliśmy rozumem, i opowiedzieć się za dobrem, które y, też rozpoznaliśmy, prawda? I teraz y, odwagi wymaga y, i decyzja, co jest dobre w świecie pomieszanej wartości, i odwagi wymaga pójście za dobrem. To wymaga wolności. Człowiek zniewolony nie może, yy, nie może pójść za obranym Dobrze, Znamy to powiedzenie poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Tak, ale jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze tam to coś dopowiedzieć. Poznacie prawdę i pójdziecie za prawdą. Będziecie zdolni do pójścia za prawdą. A do tego jest potrzebna właśnie ta twórcza odwaga. I ta prawdziwa odwaga wobec prawdziwych wartości zawsze prowadzi do miłości, do miłości Boga i do miłości ludzi. I obyśmy my wszyscy Taką odwagą się kierowali i w tą stronę zmierzali, będziemy my szczęśliwi i wszyscy nami będą szczęśliwi. Co do jej, Panie Boże.